Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Po raz chyba już trzeci w Projekt Cars. Wiem, powinno się mówić Project Cars albo... Ale tak czasami pozwólcie mi mówić niepoprawnie, okej? Okay? Właśnie wróciłem z Orange Video Festival. Mam za sobą 5 godzin jazdy z Warszawy, więc trochę jestem zmęczony. Myślałem sobie, że w ramach relaksu pojeżdżę tym razem samochodem w Projekt Cars właśnie. Ale zrobimy sobie to odrobinę bardziej systematycznie niż do tej pory. Myślę, że karierę, a być może pokażę wam fragment kariery, ale najpierw sięgniemy sobie po wyścigi, takie jednorazowe, i przyjrzymy się wszystkim trasom, które tutaj są. Co wy na to? Może ja wam zniknę stąd, żeby nie przeszkadzać, bo po cóż mam przeszkadzać? I zabawimy się w ten sposób. Autodromo Nazionale Monza. Krótki. A to jest trochę dłuższe, chociaż tu jest 3,59 mil, to jest 1,52. Myślę, że możemy 3,59 mili pojechać, to nie jest aż tak strasznie długie. Wybierzemy sobie samochód, będę próbował za każdym razem trochę inaczej. Okej. Jesteśmy gotowi na coś takiego? Czemu nie? Tak jest, kartem jeżdżę dosyć często. To jest taki super kart, może na jakiś krótszy wyścig go wezmę. Zagramy sobie tym Alpine A450, chyba wszystko mamy, Włochy. Jak najbardziej. Tak jest. Zrobiłem sobie taki layout, żeby było ładniej, żebym się nie musiał za każdym razem kasować, jak chcę coś powiedzieć. Bo ten ekran tutaj zawsze jest dużo informacji. Ten duży. Ja nie lubię zasłaniać. Nie lubię przeszkadzać w grze. Okej. Coś mi się zdaje, że to nie będzie do końca prosta zabawa. Dobra. Startujemy na 8 pozycji. Holender. Za każdym razem, jak jeżdżę nowym samochodem, to mam wrażenie, że kompletnie nie wiem i nie potrafię go obsłużyć. O, wow, spowodowałem wypadek. Okej. Trochę przypomina jazdą to kart. Tak trochę rzuca przy tych. Gdzie by się trzymali? Ja chyba... Tak, piąta pozycja. Udało mi się przebić tutaj przez rywali. I będziemy sobie jechać. Cały czas uczę się trochę... No, patrzcie, jak mi wyprzedził. Ja tutaj zwolniłem. Uczę się jeździć tak trochę bardziej płynnie, bo mam skłonność do takiego pulsacyjnego zmieniania kierunku, o takich ruchów. A to dlatego, że przez całe życie grałem na klawiaturze. A pewnie doskonale zdajecie sobie sprawę, że klawiatura nie ma... czegoś takiego jak małe wychylenie, większe wychylenie, tam po prostu wciskacie guzik i jak ten guzik wciśniecie, to on po prostu jest wciśnięty, jest pozycja tylko 1 albo 0. Natomiast na kontrolerze tych pozycji jest znacznie, znacznie więcej, ale jakoś nie mogę się mentalnie do tego przyzwyczaić. No dobra, bądźmy odważni. Zresztą oni znacznie później hamują niż w przypadku innych samochodów. Z reguły, kiedy ja oglądam czerwone strzałki już na asfalcie, to moi przeciwnicy dawno zaczynają hamować. Nie w tym przypadku, tutaj hamują tuż przed całym zakrętem. A niewątpliwie te auta znają lepiej niż ja. O, teraz przyhamowałem do końca. Znaczy pozwoliłem sobie... O Jezu, tylko nie trawa! Wiecie, jak tu się kończy wyjechanie na trawę, nie? Kończy się koszmarnie. Po prawej stronie jest stan i rozgrzanie opon, tak to wygląda, ale prawdę powiedziawszy nie wiem jeszcze do końca, jak wygląda zużycie tych opon, jeszcze do tej pory nie miałem z tym okazji się zmierzyć, ale pewnie. Głównie dlatego, że jeżdżę w bardzo krótkich wyścigach, ale to zależy mi na tym, żeby wam pokazać te trasy, ale gierka jest fajna, ja powiem wam, że jakby co jakiś czas sobie ją odpalam dla samej przyjemności pogrania. I oczywiście jak odpalam, to natychmiast nagrywam. Ona jest taka, nie wiem, niezobowiązująca. Mam ochotę sobie pograć w pół godzinki, to sobie odpalę, pogram. Zależy mi na tym, żeby nie wpadać na rywali. Jak już bawimy się w symulację, to bawmy się na poważnie. Czy wpadanie na przeciwników jest z reguły słabym pomysłem. Też powiem wam szczerze, że nie mogę się przyzwyczaić też do odgłosów, jakie wydają silniki w samochodach. One są takie bardzo wysokie tony. Ja lubię, jak coś ładnie dudni.
jak jest trochę więcej basów na tym, no ale na pewno twórcy tej gry mocno zwrócili uwagę na to, żeby te odgłosy były w miarę autentyczne. Być może faktycznie tak kierowca je słyszy. A często my jako gracze mamy trochę zaburzony sposób postrzegania tych rzeczy, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak samochody faktycznie chodzą, ale do tego, jak są przedstawiane w innych grach. I tak na przykład jest w strzelaninach, kiedy my gramy w coś, panie kolego, to odgłosy broni nie przystawiamy do tego, jak faktycznie te bronie brzmią, tylko do tego, jak nam się najbardziej w jakiejś konkretnej grze odgłosy podobały. Ktoś na przykład może nie przepadać za odgłosami broni w Call of Duty. To już koniec, cholera, rozgadałem się, tu jestem. Mogę być nawet taki duży, a co mi szkodzi. Które to ja miałem? Czwarta pozycja. No, nie najgorzej. Powrót do centrali wyścigów. Okej, sprawdziliśmy sobie te pojazdy na tej trasie. Dobra. Może mała rundka w karierze? Co wy na to? Zróbmy to tak. A lubię się bawić tymi ekranami. To jest strasznie fajne ustawianie tego wszystkiego. I mogę tak płynnie zmieniać wygląd tego gameplaya. Mała rzecz, a cieszy. Dla kogoś, kto tworzy materiały na YouTubie, każda możliwość zaprezentowania czegoś inaczej niż konkurencja, jest zawsze fajna rzecz. Tak. Pewnie się zastanawiacie, do jakiego stopnia... Zróbmy tu wyścig krótki. Do jakiego stopnia my na YouTubie traktujemy się jak konkurencję? Na pewno do jakiegoś tak, ale jakby życie pokazało, że współpraca daje dużo lepsze efekty niż zwalczanie się nawzajem. Możemy jechać dalej, dobra, jedźmy. Już znikam. Ustawimy kamerę za pojazdem na kartach, to dużo lepiej działa. O kurde, ale mi zajechał. Strasznie się ciężko jeździ tymi kartami, tyle wam powiem. One tak są... Ale wydaje mi się, że jako że jest to pierwszy próg w karierze, to ci przeciwnicy nie są aż tak... Nie są aż tak dobrzy. Muszę się bardzo dobrze przyglądać tej mapie, ale to... to jest ciężko, ona jest strasznie tutaj poharatana. Te trasy tak na siebie nachodzą. A propos konkurencji, no właśnie, na YouTubach, to pewnie, że każdy chce zrobić materiały lepsze niż ktoś inny. No i tak to jest, jak się gada. No to mam nadrabiać, co? Spadliśmy na siódmą pozycję. Już myślę, żeśmy dojrzeli do tego, przynajmniej na tej gamingowej części YouTube'a, by się nie zwalczać. Natomiast każdy chce materiały swoje zrobić trochę szybciej, trochę lepiej, jakościowo i wizualnie. I teraz właściwie też ostatnio gdzieś tam do jakiegoś stopnia liczą się umiejętności. Gdzieś tam takie krążą... Właściwie są dwa punkty widzenia. Są twórcy, którzy uważają, że najważniejsza jest osobowość. Są też tacy, którzy uważają, że umiejętności także się liczą. Ja osobiście uważam, że liczy się jedno i drugie. Osobowość fajna rzecz, ale jak się połączy osobowość z dobrymi umiejętnościami, to chyba się jeszcze przyjemniej ogląda. Ale czasami się nie da. Nie we wszystko da się grać wybitnie dobrze. Ale czyżby to koniec? Dojeżdżamy do mety? Nie. Ach, dobra, mamy przynajmniej drugą pozycję. Nie jest tak źle. Trochę punktów zbiorę za ten wyścig. Kontynuujmy. Jarno Vihonen. Ale Vihonen jest drugi w klasyfikacji generalnej, więc muszę uważać na niego. Ciągle jestem 9 punktów do przodu, więc jest w miarę cacy. Jedziemy dalej? Powinienem wygrać teraz. Już tak szybko. Dobra. Start w ruchu. Dobra, zacząłem z drugiej pozycji, ale szybko mi się udało wskoczyć na tą pierwszą. Przyznam wam szczerze, że dużo przyjemniej się jedzie zwłaszcza na kartach, na drugiej pozycji. Zobaczcie, jakie te trasy, nie dość, że są kręte, to jeszcze gdzieś tu pod górkę.
Teraz nagle w lewo. A to zawsze tak, jak w tych grach trzeba się nauczyć tych tras, żeby osiągnąć na nich jak najlepsze rezultaty. A ja nie mam czasu. Znaczy nie mam czasu, ja po prostu pokazuję wam swoje pierwsze podejście do tych konkretnych tras. Kurde, prawie mnie wybiło. Ale mam kilka sekund przewagi, 3 sekundy przewagi nad konkurencją. Chyba teraz stracę tą przewagę, bo... Właśnie, kurczę, no przyjemnie się w to jeździ, no co wam mogę powiedzieć? Chociaż, jakby, jest strasznie... Ja też dziś jestem trochę w lekkim takim... Nie jestem do końca pewny, jakie wyścigi bardziej lubię. Czy bardziej lubię otwarte światy, takie jak na przykład Forza Horizon, świetna, świetna giera. Czy wolę jednak takie zamknięte wyścigi, że macie jakiś tryb kariery, macie menu, z którego operujecie tym, co się dzieje z waszą karierą, wybieracie wyścigi. I potem wchodzicie na zamkniętą trasę wyścigów. Czy właśnie wolę ten otwarty świat, gdzie sobie po prostu jeżdżę od lokacji do lokacji, elegancko gra muzyka. Myślę, że oba tryby mają swój urok, nie? Takim najciekawszym podejściem do otwartego świata miało być The Crew. Ale coś tam się nie udało do końca. Uła, jeszcze jeden ten. Zresztą, gdybym miał powiedzieć, jakie gry wyścigowe najbardziej mi pasowały przez ostatnie lata, kiedy miałem je pokazywać, to chyba najbardziej mi się podobał Grid 2 Autosport. Wiem, że wiele osób krytykowało tą grę, ale potem jakby po Grid 2 Autosport pojawił się Grid 3, który był rozbudowaną wersją Grid 2, ale i tak mniej czasu przy tym spędziłem. Przy Grid 2 byśmy się ścigali z ekipą i to było naprawdę wyśmienite. Tam dużo osób w wyścigach, śmiechu było co niemiara. Ja te filmy z Grid 2 chyba publikowałem na kanale Rockplay. Świetna, świetna zabawa. Potem Forza Horizon 2, która też zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie i do dzisiaj uważam, że to jest świetna gra. Żałuję, że nie pokazuję jej tak często. No i chyba na trzecim miejscu będzie właśnie... będzie właśnie projekt Cars w tej chwili. Jarno Vihonen. O The Crew to może sobie pogadamy za chwilę o The Crew. Może wybiorę jakiś inny wyścig. To jest druga runda. W pierwszym wyścigu miałem drugie miejsce, w drugim pierwsze. Mój główny rywal dokładnie odwrotnie. Okej, wróćmy sobie do panelu kariery. Ten kursor powinien znikać, jak się operuje kontrolerem, bo ja mnie irytuję, jak widzę kursor, a go nie potrzebuję. Dobra. Bum, to jest właśnie Maciaszek, mówi pani Blondie Mama. Uwielbiam, gdy zawodowi kierowcy osiągają tak wysoki poziom umiejętności. Ha, nie było łatwo, pisze Got to go to. Ale cieszę się, że Rok wywalczył niesamowite zwycięstwo. Remigiusz Maciaszek jest doskonale przygotowany do sezonu. Wygląda na bardzo skoncentrowanego. Widzicie? Widzicie? I to nie są moi widzowie, a jakie miłe rzeczy mi piszą. Wejdźmy sobie na tryb pojedynczy. Graliśmy na tym Autodromo Nazionale Monza we Włoszech. Spróbujmy sobie Azure Circuit? Azure Coast. Dobra, niech będzie Azure Circuit, bo to jest 2 mile wyścig we Francji. Jechaliśmy tym cudem Alpine, no to zabawmy się Arielem. Co wy na to? Ariel Atom 300 Supercharged. Miałem okazję parę razy jeździć tym samochodem, oczywiście nie w życiu, w żadnym razie, ale w grach, żeby wszystko było jasne. Dobra, jedną z większych ostatnio porażek to była taka gra, kurde, ekskluzyw na PlayStation, jeżeli chodzi o wyścigi na PlayStation 4. Kompletnie to się tam nie udało. Tylko nie pamiętam teraz nazwy, nawet nazwy nie pamiętam. Te atomy są bardzo szybkie. Chyba pierwszy raz mamy okazję zajrzeć na taką trasę, która... Która jest tak piekielnie... Znaczy... Może, piekielnie. Chciałem powiedzieć, że... Coś mi tam powiedział, nie zwróciłem uwagi. Po pierwsze jest strasznie ciasno, to chciałem powiedzieć, że jest piekielnie ciasno, ale pierwszy raz pokazuję wam miejską mapę chyba. Sam zresztą pierwszy raz mam okazję obejrzeć. To mi oczywiście przypomina... Cholera, no jak tu się wcisnąć, panowie? To mi strasznie przypomina Grid Autosport właśnie. Ej, a, w,
W zasadzie tak, a mieliśmy o The Crew pogadać. No właśnie, ale... O cholera, ale mnie przyblokowali. A nie mogę skręcić, bo mnie cały czas... O Boże! No nieźle się te samochody zachowują. Jedne na drugie wjeżdżają. To jest potwornie ciasno. Czyli to nie tylko ja tutaj się wyłożyłem. Chociaż ja mam pozycję 12 niestety. No wolałbym spróbować jakiejś szerszej trasy z tymi samochodami. Jezus Maria! No tu się nawet nie ma co cofać, tyle wam powiem. Próbujecie coś na wstecznym, zaraz ktoś was stuknie. Dobra, 14 miejsce, mimo takiej wysypki tutaj. A mój chłopie. Nie czuję tego auta. Jakiś skrót tajemniczy. I chyba absolutnie dopuszczalny przez... Okej, tak trochę jedzie to auto niepewnie. Jakby delikatnie się ślizgało po tym asfalcie. Ale teraz się zrobiło ciekawie. Ta trasa się wydłużyła trochę. Jest czas, żeby... Ach! Dobra, zmieściłem się. Ale prawie musiałem stanąć. Dobra, jest szansa, żeby jakoś tak zaplanować wyprzedzanie. Ale 13 pozycja, rany boskie, tak słabo to chyba jeszcze nie było. Tu miałem pierwszą stłuczkę, teraz udało się uniknąć zatrzymania. Przeskoczyliśmy na pozycję 12. Właśnie, gdzieś tam wspominałem o The Crew. Musicie mi wybaczyć, ja wiem, że czasami gubię myśli podczas grania, ale jednak to jest wyścig. The Crew świetną grą, świetnie się bawiło w betę, ale potem jak już wyszła alfa, znaczy pełna wersja, nie alfa, co ja mówię, jak już wyszła pełna wersja, to jakoś nie czułem takiej potrzeby, żeby po nią sięgnąć. Nie wiem... O nie. No i co, znowu 13 pozycja, cholera. Jedna wpadka i taki fatalny efekt. Coś czuję, że mi się lepiej tu jechało z odrobinę dalszej perspektywy. Może tak? Teraz bardziej widzę, jak się samochód zachowuje. Holender to jest drugie okrążenie z dwóch. No zdecydowanie mój najsłabszy wyścig. Na terenie... Jasny, nic. Jak rany, Julek. Bardzo to auto nietypowo się zachowuje w odniesieniu. Coś tam. Dostałem jakąś karę chyba. To auto się zupełnie inaczej zachowuje niż te wszystkie, którymi jeździłem do tej pory. Strasznie się ślizga. Czuję się, jakbym na lodzie jeździł. Uda się wyprzedzić? Uda się zakwalifikować chociaż do tej dziesiątki? Dobra, jesteśmy na 9 miejscu. Meta się zbliża, już raczej dalej nie przeskoczę, ale pierwsza dziesiątka, okej, może być, jak na pierwszy raz, całkiem znośnie. Zdecydowanie mi to auto nie podeszło. Ale to sami wiecie, na każdym aucie trzeba trochę potrenować, żeby móc powiedzieć, że się coś tam potrafi. Ale na razie przyglądamy się na spokojnie temu, co tu jest. Pewnie jesteście ciekawi dalszych tras. Ja owszem też. Mamy tak, Azure Circuit i Azure Coast. Coast to jest ta pełna trasa, 95 zakrętów. Bierzemy sobie jakiś odcinek, taki krótszy. Boże, spróbujmy sobie z tym 3-8 mil. Miałem pojechać tym superkartem, ale 3 mile to jest jednak trochę za daleko. Spróbujemy sobie... To jest chyba mocniejszy atom, prawda? Okej, słowo się rzekło. Jedziemy po kolei po tych samochodach. Znowu Francja, znowu teren miejski. A niektóre samochody lepiej mi się obserwuje z tyłu, a niektóre, kurczę, ze środka. Ten widok ze środka jest dosyć atrakcyjny, nie uważacie? Swoją drogą, jak wolicie, jak wyjeździcie. Jest jakiś taki urok patrzenia na auta. A dobra, zarzuciło. Zacznijmy sobie od tego widoku.
ale tu zderzenia są strasznie takie... Strasznie je czuć mocno. Z tej perspektywy. Kurde, ładnie te auta chodzą tutaj. Jak jadę jakoś na jakiejś pozycji innej niż pierwsza, to widzę, kiedy moi przeciwnicy zaczynają hamować, ale ładnie teraz poszło. Myślałem, że to jest delikatny krawężnik. Trochę jak rakiety wyglądają te wozy. Dobra, jestem na czwartej pozycji, dobrze patrzę. Więc nie najgorzej. Ależ te auta się ślizgają. Rany boskie, ileż hałasu przy tych uderzeniach. No dobra, dobra, spokojnie. Aha, mój trochę od wewnętrznej, od zewnętrznej. Oni jadą równo, bardzo równo. Ja tylko się raz oddalam, raz się zbliżam. Dobra. Też było ładne wyprzedzenie. To nawet bez zderzenia, to zawsze sobie za punkt honoru biorę. Kurde, wyprzeć kolesia i przynajmniej na niego nie wpadnij. To będzie coś. Elegancko. To opowiadałem wam na samym początku, bardzo, bardzo przyjemnie zachowują się kierowcy, kiedy się ich wyprzedzi, to nie wjeżdżają jakoś na tył samochodu. Dosyć rozsądne jest to. AI Outlander. Dobra, miałem trochę szczęścia, bo już trochę mną zarzuciło, ale to zderzenie z samochodem jedącym z przodu trochę mnie naprostowało. Boże, jestem straszny, byłbym 55 razy zdyskwalifikowany z tego wyścigu. No ale jesteśmy w grze, więc... To już koniec. Kalendarz krótki był. Zająłem drugie miejsce. Ach, powinienem był być bardziej agresywny, ale to i tak lepiej po porażce z poprzedniego wyścigu, gdzie zająłem to miejsce... 9 chyba? Tak. Chyba było 9, przestawmy się, tak może. Spróbujemy sobie... Dobra, przyjechaliśmy tym Azure Coast. Jeszcze mamy tutaj też... Dobra. Bathurst. Okej. Bathurst. Ciekawe, gdzie to jest. Australia! Australia! Lubię Australię! Mam straszną ochotę pojechać do Australii. Mój siostrzeniec bywał w Australii przez 1,5 roku chyba. I trochę mu zazdroszczę. Australia mi jakoś zawsze imponowała. Aston Martin Rapid. Też nie znam tych wszystkich tych marek. Ja ze mnie żaden samochodowy fan. Przy okazji, nie przyjrzałem się długości tego. 386 mil, 24 zakręty. Pojedźmy, nie? Tak, żeby nie zasłaniać niczego. A, może być zupełnie inny klimacik. Trochę słonecznie pewnie. Zresztą widzę, taka zieleń wyschnięta. No to co? Znikamy? Pewnie, że tak. Green, green, green. Może spróbujemy taką perspektywę, co wy na to? Odrobinę inaczej niż zazwyczaj. Wow, ale ktoś tam trącił z tyłu. Nie dość, że pokazuję wam różne auta, to jeszcze mogę wam pokazać trochę inne perspektywy. Zastanawiam się, powinienem sprawdzać, jaki napęd mają te auta. Ja bardzo, bardzo lubię, znaczy bardzo dobrze czuję się w autach, które mają przedni napęd. A to pewnie dlatego, że sam przez całe życie jeździłem w takich autach na przednim napędzie. Oczywiście to moja jazda nie ma nic wspólnego z wyścigiem, ale mniej więcej człowiek czuje, jak gdzieś to się tam, jakaś pamięć mięśniowa czy coś, jak się auto zachowuje na zakrętach, że kiedy jedzie się za szybko na zakręcie, to czasami można dodać gazu, by to auto wyciągnąć, bo przednie koła ciągną, wyrównują to. Natomiast przypuszczam, że na tylnym napędzie to by się nie udało. Zresztą nie raz, za każdym razem jak bawię się w jakieś gry, to staram się wybierać auta z przednim napędem, bo na tych z tylnym sobie dużo, dużo gorzej radzę. Są trudniejsze w obsłudze dla mnie, no. Ale pewnie nie dla... Pewnie nie dla wszystkich są trudniejsze, skoro to są nadal auta bardzo popularne i... Aj! Wow. Teraz trzeba bardzo ostrożnie wjeżdżać na asfalt. Bo można stracić przyczepność i...
dzisiaj bez sensacji, co? Wypadłem z trasy fatalnie. Ale ładna jest trasa. Jakby wy możecie podziwiać znacznie więcej niż ja, bo ja się muszę patrzeć praktycznie na środek ekranu, tylko na tył samochodu, do którego się zbliżam. Nie mam za bardzo okazji podziwiać widoków. Wiecie co, miałem wrażenie, że w ogóle projekt Cars wygląda dosyć brzydko. Do momentu, kiedy nie obejrzałem gameplayu. Jak obejrzałem gameplay, to mogłem spojrzeć w inne miejsca niż te, na które jestem zmuszony patrzeć podczas wyścigu. I uznałem, ej, całkiem ładnie wygląda. Nawet ten las, który w jednym z pierwszych gameplayów wam pokazywałem, taka długa, długa trasa, wydawał mi się strasznie pacharatany, jak jechałem samochodem. A kiedy już pokazałem to i obejrzałem na gameplayu, uznałem, wow, nieźle to wygląda. O, wow, 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 wow. Wydaje mi się, że to jest napęd na tył, ale strasznie mi rzuca tym autem, nie potrafię go opanować. Może powinienem... A nie, w zasadzie czasami się zastanawiam, czy nie mądrzej byłoby z mojej strony, gdybym zamiast pokazywać wam tak... takie samochody, których nie sprawdziłem, może mądrzej byłoby najpierw sprawdzić i potem pokazywać. Pewnie tak, ale zajęłoby to strasznie, strasznie dużo czasu. Jasne. Też gdzieś tam z mojej perspektywy pokazywanie czasami gry z takiej perspektywy osoby, która dopiero pierwszy raz pewne elementy jej widzi, to też ma pewne zalety, bo to jeżeli jesteście zainteresowani grą, możecie sami zobaczyć, jak to będzie wyglądało, kiedy pierwszy raz wsiądziecie do takiego samochodu i pojedziecie daną trasą. Ale oprócz tego staram się jak mogę, żeby pojechać jak najlepiej, ale coś mi się tymi autami nie do końca udaje. Boję się tutaj wyprzedzać. Dwa razy mnie wyrzuciło z trasy tak dosyć paskudnie. Ale załatwiłem gościa. Zanim on się obróci... No bardzo brutalnie teraz pojechałem. Dobra. To teraz co? Pełna koncentracja? Ajajaj. Dobra, przez chwilę pomilczę. Holender. Dobra, jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Myślę, że mogę się jeszcze przez chwilę trochę zdekoncentrować, ale przyznaję, że dużo lepiej mi idzie, kiedy siedzę cicho. Tak to jest z gameplayami. Potem niestety jestem skazany na waszą krytykę, czasami często nie biorącą pod uwagę tego, że jednak jak się gra i opowiada historię jednocześnie, to efekt tego grania bywa słabszy. Okej. Coś tu dostałem po nosie za wyjazd poza trasę. Ach! O Boże. No to jestem... O Boże, drogi. Czy naprawdę to się zdarzyło tuż przed metą? Spadłem na 16 pozycję. Nie do wiary. Czy to będzie koniec? No nie wierzę. Nie wierzę, no. O Jezu, jaka porażka. No dobrze, że to nie tryb kariery, nie? W trybie kariery miałbym się czego wstydzić, bo pewnie bym stracił dużo, dużo punktów. Ale jechało się dosyć fajnie. Fajna trasa. Fajna, fajna trasa. No cóż, wystarczy na dzisiaj. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Oceniajcie, subskrybujcie. Jeżeli macie ochotę jeszcze pooglądać sobie projekt Karst, to proszę, dawajcie znać. Ja nieźle się bawię i pewnie będę jeszcze troszkę sobie pogrywał gdzieś tam w przerwach między Wiedźminem i nagrywaniem porannych roków. Trzymajcie się. Do zobaczenia.